Witajcie. Zapraszam Was do świata przyrody, w którym żyją niesamowite stworzonka, od których człowiek powinien się uczyć. Pracowitości, organizacji, wszechstronności, dążenia do celu i przewidywania. Dzięki nim mamy co jeść, delektujemy się przysmakami i podziwiamy piękno natury. Dzięki nim w przyrodzie panuje równowaga, a człowiek może spokojnie się rozwijać. Należą do rodziny pszczołowatych. Oto pszczoła miodna, po łacinie Apis mellifera, przez wielu nazywana królową owadów. Jest hodowana w ulach przez pszczelarzy, którzy dbają o nią przez cały rok. Jak dokładnie wygląda, w jakich żyje warunkach, jakie ma zwyczaje i zadania w ciągu swojego krótkiego życia? Czy należy się jej bać i czy każdy z nas może pomagać pszczołom? O tym dowiecie się już niebawem. Pszczoły miodne wraz z innymi pszczołowatymi, jak pszczoły dzikie i trzmiele, odpowiadają za zapylanie roślin. Pszczołowate zapylają tysiące gatunków roślin, dzięki którym otrzymujemy aż 90% żywności na świecie. Cebula, ogórki, bób, cukinia, fasola, owoce jagodowe, śliwki, cytryny, jabłka, rzepak, gryka, oleje roślinne, kawa, bawełna i wiele innych roślin wymagają zapylenia przez pszczoły i trzmiele. Wiecie, co powiedział wielki uczony Albert Einstein? Jeżeli z powierzchni Ziemi znikną wszystkie pszczoły, człowiekowi pozostaną tylko 4 lata życia. Przyroda nas nie potrzebuje, to my potrzebujemy przyrody. Pamiętajcie o tym. Zaczynam to pasiekę zaniedbywać, no krótko mówiąc, bo siły nie ma. Nie ma siły. A jak nie ma siły, to świat ci niemiły. Pszczoła miodna ma długość około 12 do 15 mm, a jej waga wynosi około 100 mg. Pszczoły rodzące się na wiosnę, czyli wygryzające się na wiosnę, żyją około 36 do 40 dni. Nieco dłużej mogą przeżyć pszczoły wygryzające się jesienią. Wtedy żyją około od 6 do 9 miesięcy. W budowie zewnętrznej pszczoły wyróżnia się 3 części. Głowę, tułów i odwłok. Od zewnątrz jej ciało okrywa stwardniały oskórek, którego poszczególne części połączone są giętkimi, elastycznymi błonami. Dzięki temu pszczoła ma możliwość znacznego wyginania się, co ułatwia jej poruszanie się i codzienną pracę. Pszczoła unosi się w powietrzu dzięki pracy 2 par skrzydeł zbudowanych z przezroczystej błony. Na 3 parze odnóży znajdują się koszyczki służące do przenoszenia pyłku. Na końcu odwłoka znajduje się żądło. Pszczoły przechodzą przeobrażenie zupełne, co oznacza, że z jaj wylęgają się larwy, tak zwane czerw, a te przekształcają się w nieruchomą poczwarkę. Dopiero z niej wykluwa się postać dorosła. W zależności od sposobu odżywiania się z larw wyrastają robotnice, królowe matki albo trutnie. W ulu żyje około 50 tysięcy pszczół.
szczęście, ja ich jeszcze raz, może to matkę znajdę. Królowa w ulu jest tylko jedna i ma za zadanie składanie jaj około 1500 dziennie. Wydziela specjalny zapach, czyli feromony. Dzięki tym substancjom wydzielanym przez królową pszczela rodzina ma pewien charakterystyczny zapach. Pozwala on robotnicom rozpoznawać członków własnej społeczności. Jeżeli w gnieździe pojawi się pszczoła z innej rodziny, może zostać zabita. Przeżyje tylko wtedy, jeżeli okaże się pożyteczna, czyli gdy przyniesie nektar bądź pyłek. Pszczelarze często oznaczają królowę, żeby łatwiej jej rozpoznać. Królowa matka żyje średnio od 3 do 5 lat. Trutnie pojawiają się w ulu tylko na wiosnę. Średnio w jednym ulu jest ich około 2500. Do czasu lotu gotowego z królową pozostają zupełnie bezczynne, nie zbierają pyłku, nie pełnią żadnych funkcji społecznych. Żyją około 50 dni. Jak wygląda życie robotnicy? Od samego początku, to znaczy kiedy się wygryzie, zaczyna być użyteczne. Od 1 do 3 dnia życia czyści komórki, do których królowa składa jaja. Od 4 do 6 dnia pielęgnuje larwy i karmi je. Wypaca wosk i buduje plastry. Od 7 do 14 dnia życia odbiera nektar od robotnic zbieraczek. Od 19 do 21 dnia życia stróżuje wejścia do ula. I od 21 dnia życia zbiera pokarm na zewnątrz ula. Z substancji zawartych w pożywieniu produkuje miód oraz wosk. Każda pszczoła obiera sobie jeden rodzaj kwiatów i przynosi do ula jeden pożytek. Jak widzicie, wszystko w życiu jednej pszczoły jest poukładane. Żeby wylecieć z ula, musi się bardzo wiele nauczyć. Pszczoły całą zimę spędzają w ulu w temperaturze do 35 stopni Celsjusza. Wczesną wiosną, gdy tylko temperatura wzrośnie do 12-15 stopni, zaczynają masowo opuszczać ul i dokonywać pierwszego wiosennego oblotu po zimie, podczas którego nie tylko oczyszczają swoje jelita grube, ale też na nowo zaczynają orientować się w otoczeniu ula. Zapamiętują jego obrys czy umiejscowienie wylotu, co związane jest z późniejszym zbieraniem pyłku i nektaru. Od razu po wylocie zataczają bardzo małe kręgi wokół ula, niemalże obijając się o jego ściany. Jednak każde kolejne okrążenie jest coraz większe, a pszczoły z każdą chwilą zaczynają zachowywać się coraz pewniej i swobodniej. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do lepszego poznania pszczoły miodnej. Pamiętacie, jak nazywa się po łacinie? Jeżeli nie, to wróćcie do początku filmu albo sprawdźcie w internecie. A teraz podam Wam kilka pojęć związanych z tymi intrygującymi owadami zapylającymi. Rodzina pszczela. Tworzy ją matka wraz ze swym potomstwem, robotnicami i trutniami. Potocznie i zamiennie rodzinę nazywa się także rojem. Ul to pomieszczenie dla pszczół zbudowane przez człowieka z różnych materiałów. Rozróżnia się 3 rodzaje uli. Leżaki, stojaki i ule kombinowane. Pasieka. Pierwotnie było to miejsce, gdzie wycięto las. Obecnie tą nazwą określamy teren, na którym stoją ule. W następnych odcinkach poznacie kolejne pojęcia związane z hodowlą i życiem pszczół. Cześć, jestem Hania. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystać rzeczy codziennego użytku jako instrumenty muzyczne, a potem nauczymy się i wykonamy wspólnie piosenkę o pszczołach. Zaczynamy! Nasze dzisiejsze instrumenty to słoiczek z surowym makaronem, rolka po papierze toaletowym, drewniana łyżka, metalowa łyżeczka, plastikowa miska, dwa worki,
oraz garnek. Mamy również dwie szklanki wypełnione wodą. W zależności od tego, ile wody znajduje się w szklance, taki ona będzie wydawała dźwięk. Ja bym prosiła Was, aby Wasza szklanka wydawała podobne dźwięki, a nawet takie same, jeżeli się uda, do tych. To jest dźwięk F, to jest dźwięk ice. Ja wiem, że jest to trochę skomplikowane, ale po prostu postarajcie się odwzorować te dźwięki u Was w domu. Jeszcze raz je zagram. Jestem pewna, każdy z Was widział ul chociaż raz. Pszczoły miodne w nim latają, obowiązki wypełniają. Ich królowa pszczoła matka zapach ma polnego kwiatka. Najważniejsza jest to pszczoła, woła wszystkich dookoła. Chodźcie do mnie, pszczółki miłe, w ulu przecież jest was tyle. Macie ważne dziś zadania, przystępujcie do działania. Kończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że polubiliście pszczoły, te niezwykle mądre i pożyteczne owady zapylające. W kolejnych filmach pokażemy Wam, co można zrobić, aby pomóc tym i innym owadom i co każdy z nas może zrobić, aby wesprzeć i ratować przyrodę. Każdy z nas, każdy z nas może zmienić świat.